Aha, panowie, wszyscy, wszystkie śmigłowce, wszystkie śmigłaki zaalarmowane na Senaki. Jakby z jakimś coś powodu coś poszło nie według planu, to lądujemy na Senaki. Senaki jest nasze zapasowe. Czy coś może? Jakie ono ma znaczenie, żeby sobie... Potrzebał to. To ma znaczenie, żeby teraz na mapie. Chodź pierwszy, to pamiętam. Anti-skid fuel, jak włączcie, jakby to... Dobra, to przymus z gazelki, jeszcze chwili potrzebuję, muszę sobie naprawić gogle. Peter One za słabo oświetlony jest. Ja czy jakiś świateł chyba nie włączyłem. Orientujecie się? Pomożecie mi w tym? Magic Lot 4-1 po starcie kierujemy się na Wave. Widzę wszystkie. Mamy na D. Masz na Blighty na D, masz Blade Tipy, masz Beacona, masz 3 Formlighty, wszystko widzę. Dobra, to mnie po prostu jakoś tak kijowo wyświetlać. Jesteś na częstotliwości 130. Upewniajcie się, że macie nawlajty na dym, bo one będą strasznie dawały. Ja się przełączam, bo już mi klaki są. A nie 122,5? No, 134 na wariacie. Wskazujemy na ciemne, czyli wyłączamy te nawlajty. Podejrzewam, że dopóki będziemy w granicach, to będziemy lecieć w tym, jeszcze ze światłami, dobra? Jak będziemy przekraczać granicę, to wyłączymy. Spoko, ale postawcie mi potem, aby wyłączyć beacony, bo one też nie pokurwiają w środku kabiny. Da się obniżyć czułość tylko i zero? To może w ogóle na 16 pójdziemy, co? Odebrałem! Ale miałeś Józefka? Prefamo. Prawy kontrol, jak? A? Prawy kontrol, shift A. A drugi... H. H. A drugi... Trzeba uważać po naszej trasie, jest tam kowiec w żarku. H. W 12 tysiącach, to oczy otwarte, jak będziemy się znosić. Dzięki. Ty faktycznie stroupi jebie po oczach. Dobra, to teraz tak, Piper najpierw wleci pont jak prosto za nim, wszyscy będziemy czekać na pasie, kiedy się wszyscy ustawią, grupy zgłoszą gotowość, będziemy startować. Tower, this is Starship Flight, Piper Pontiac, taking active runway 08. Czyli my podjedziemy do przodu, się zatrzymamy i zrobimy miejsce dla Huey, dla Przymusa i wtedy lecimy, ok? Podwyższa zapytania się obniża czułość lapelwera? Prawy alt shift prawy H. Krzywo prawe schody? Prawe schody potwierdzam. Widziałem teraz temperaturę, a nie widzicie tej możliwości.
Dobra, krzywy się zatrzymuje, tyle chyba miejsca start. Kulka z kulką się zamienili? Nie no, to leci te pojedzie lewą stroną, a ja jestem prawą stroną. Ty jesteś piąty, ty jesteś czwarty. Wiecie co, ja pojadę jeszcze w przodu.
Dobra, panowie, to lotnisko jest dosłownie za 8 mil. Dwójka dodań, Krzycha, bo... Panowie, taka prośba. Zostańmy trochę jeszcze chwilę na 1-3-4, bo teraz boję się zmieniać po prostu częstotliwość. Zostańmy, po wylądowaniu sobie zmienimy na 1-2-2-500, dobra? Piper, prędkość 150. Trochę zwalniam. Trójka została z tyłu. Kontiak, my jesteśmy z lewej strony grupy Piperów. A Blade Tip Lights przez cały lot są włączone. Takie pytanie, Blade Tip Lights są włączone przez cały lot? Ja mam 22 mile do swojego celu, ale krzyżowo na kanale nie słychać. Wiesz co, bo zauważyłem, jak tego MRCD-ka prawego dasz na dotkę, przez cały to jest bardzo widać, trzeba przełączyć na dzień. Dobra, tak zrobię, dzięki. Dobra, ale... Trójka, ale ty powinieneś za Krzychem lecieć, lecimy dwójkami. No, kolejna siwa. Kontakt 1-3, chuje do pasta. Mojego celu będę musiał podchodzić północ-południe, mam tak dolinę. Dobra, panowie, chyba widzę już te lotniska. Już muszę do horyzontu. Jedynka, na jakiej wysokości jesteś? 18-200. Muszę odbić w lewo. Jestem na 22 tysiącach prawie. Bo muszę z kierunku północnego atakować. Dobra, przyjąłem. Ja też odbijam w lewo. Mójka, odwróć się troszkę dalej, żeby sobie cele wyszukać. No właśnie, też po pierwszym przelocie nic nie znalazłem, odchodzę trochę. Kontiak 1, jak my lądujemy? Mnie zakręcał w lewo czy w prawo? W prawo będę zszedł, ale jestem na 22 tysiącach, więc spokojnie. Dobra.
Tak, radiem, arbor, troops, embark, embark. I na przykład czekaj, czwórka to też. Chyba swoje cele strzelam, albo ja do twojego, albo ty do mojego. Może co oni pili? Kurde, biegają jak mi coś, nie wiem. No to jest tragedia, a ich tutaj tak robi, tragedia to jest. Może się bają, ku. Też bym się bał. Dwójka gotowa? Trójka gotowa. Panowie z Pontiaka, jak? Dwa gotowe. Pontiak, trzy gotów. Cztery, przepraszam. Jestem jako trzeci w kolumnie. Dobra, na to jedynkę start. Piątka gotów. Mogę się jeszcze mieszać. Pontiak 2 w powietrzu. Pontiak 3 w powietrzu. Dobra, panowie, teraz będę... Panowie, wyrzucam, jako mam teraz skręt na kierunek 307, także puszczę flarę i uważam, zaczynam. Contact one to beeper one. Mamy tutaj, podchodzimy, mamy jakieś 8 mil do pierwszego drop zone'u, czyli jaki jest plan, bo ja ląduję, zrzucam, a wy zostajecie i będziecie krążyć w tym terenie, nie? Na razie pierwsze lądowisko przez
4 to jest lewe kółko. Patryk, uważajcie, bo ja też z lewej strony jestem w porządku. Będę tam gdzieś hoverował. Także panowie, trzymajcie może jakąś separację, nie? A na samej górze powiedzmy niżej siłę. To ja wchodzę po prostu na 1000.
Tak, ja jestem najbliżej, najniżej tutaj. Piper, ty startujesz już, tak? Widzę. Ustawiam się już za biperem, wstał i zaferował, nie? Sorry panowie, gdzieś mi dziesiątka częstotliwości ucieka, nie wiem z jakim przyciskiem, kurwa. Lecimy z kierunkiem 230. Sorry, będę musiał to sprawdzić. Biper 1, weź jeszcze krótką flarę puść. Dziękuję. Pontiac 2 za Liperem i czeka na lidera swojego. Sorry, ja mam już... Mam jakieś problemy, nie wiem, kurwa, jak to się, z czego to się robi. A ten piąty idę w kierunku... Pontiac 1, wyrównujesz do dwójki? Biper 1, 2 i 3. Jakbyście puścili flarę na jakiś tam znak, to będzie fajny screenshot z tego. Dobra. 3, 2, 1, flara. Jeszcze raz. Pontiac 2 do zespołu Pontiac. Zwracam szczególną uwagę na stan paliwa. Mamy chyba bingo. Mówię na scenaki, w razie czego będziecie wracać.
Dobra panowie, dwie mile tutaj w tej przerwie między laskami, dwójka, trójka schodzi. Wybierzcie sobie mniej więcej między tymi drzewami dobre miejsce. Trójka za tobą. Dwójka z trójką lądują ze sobą przy tym jeziorku, może być w tym lasku, między tymi drzewami na od jeziora, a my sobie tutaj krążymy i czekamy, aż my wylądujemy. Dobrze, dobrze, lądujcie tutaj. Oni sobie podejdą, to jest piechota, tam wiesz. Tylko wylądujcie tutaj między tymi drzewami, nie? Gdzieś. To jest piechota i oni sobie ten krzyk będzie odbijał na zostanie, pozostanie na tej wysokości. Cały ten flight będzie krążył kółeczka, nie? No to halowanie było pochodne. Nad lądującym Mi-8.
zalany po wodę. Nie wiem, nie patrzyłem w ręki minigany pod kadłub. Panowie, to tak, do następnego drop zone'u mamy dosłownie 14 mil. Siedzimy, podlecimy i wszyscy wracamy, ok? Trójka status. Powtórz. Trójka skraszował. O, Miper 3 skraszował. Czy co, wyrzuciło go, czy się rozbił? Dobra. Ale Piper 2 nie wrócił na swoją pozycję. Jeszcze do końca.
Powrócę, druga policja. Zwalniam spod... Teraz tak, kto jeszcze nie zrzucał pasażerów, ten zrzuca, dobra, a reszta? Czwarty, piąty. Chwalę, kiedy już, tylko to za chwilę, nie? Ja kręcę trochę w lewo dla ciebie przybył, aby miejsce dla drugiej wiem. Dobra, za 12 mil schodzimy trochę niżej, żeby tutaj nikomu się nie narażał. Скрэнт. Значит, у нас скрэнт.
skręcam na kurs mniej więcej 212. Wsiądziesz na drzewo. Spokojnie.
On musi mieć jakiś dach, gniazdo, cokolwiek. Jak jakiś pociąg, kurde. Ja bym robił bardzo delikatnie, żeby się nie rozjebać, więc ląduj sam na rozumie. Tocznie ten po zakończeniu ataku kierujemy się na tarawę. Dobra, też będziemy wracać. Chłopaki z Mirków.
251, Beeper 1, Pontiac 1, zgłoś się. Zmieniliście już częstotliwość na częstotliwość lotniska? Beeper 1, Pontiac 1-2, zgłoś się.